Cześć, z tej strony Michał, a w tym odcinku przygotuję prawdziwy hummus. Jestem wielkim fanem hummusu, zrobiłem sobie na takie dwa hummus tripy. Byłem w Bejrucie, w Libanie, tam testowałem hummus w centrum Bejrutu, na przedmieściach Bejrutu, w górach pod Bejrutem. Byłem też w Izraelu, w Tel Awiwie, w Jerozolimie, nad Morzem Martwym i tam też testowałem hummus. I powiem Wam, jak przygotować taką bliskowschodnią, orientalną wersję, niespolszczoną. Także jeżeli takiego przepisu szukacie, oglądajcie tam. Bazą hummusu jest ciecierzyca, tutaj mam ciecierzycę z puszki, tutaj jest taka puszka 400 gramów, w środku po odsączeniu jest 240 gramów. Ciecierzycy warto ją dobrze odsączyć na sitku, tu jest już odsączona ciecierzyca. Składnik drugi, dobra tahina, kluczowy składnik, naszą tahinę znajdziecie w sklepach Rossmann oraz w naszym sklepie ekogram.pl. Przy okazji też będę miał dla Was rozdanie, piszcie w komentarzach, z czym najczęściej jecie hummus. Wybiorę trzy osoby, które otrzymają ode mnie w prezencie taki słoiczek naszej tahiny. Kolejny składnik to jest sok z cytryn, możecie sobie wycisnąć klasyczny sok z cytryn, ale to jest bardzo wygodne rozwiązanie, nasz sok z ekologicznych cytryn z Sycylii. Kolejny składnik to jest oliwa. Dwa ząbki świeżego czosnku i szczypta soli. Te wszystkie składniki razem zblendujemy. Jestem ciekawy, jak nam to wyjdzie, bo zepsuł mi się duży blender. Będę robił to dzisiaj po raz pierwszy takim ręcznym blenderem, ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Więc mamy tak, 240 g ciecierzycy, 100 g tahiny, 30 g oliwy extra virgin, 30 g soku z cytryn, 30 g wody, solidna szczypta soli i tutaj są dwa ząbki czosnku. I te wszystkie składniki blendujemy razem na gładką masę. Powiem Wam, że troszeczkę ciężko się to robi takim blenderem, ale jak najbardziej jest to do zrobienia. Konsystencja jak najbardziej ok. Kremowy, bardzo dobry. No, mam jeszcze takich parę tipów. Jeden, będziecie przekładać sobie potem hummus do takiego pojemniczka, żeby schować go do lodówki. Możecie polać hummus sobie cieniutką warstwą oliwy, wtedy wytrzyma Wam dłużej, bo nie będzie miał dostępu do powietrza. I spróbujcie też koniecznie sobie hummus z cebulą. Wydaje się dziwne połączenie, ale hummus z cebulą smakuje naprawdę bardzo dobrze. Ta cebula fajnie się równoważy, ostrość cebuli z hummusem. Także jeżeli chcecie więcej takich filmików, zostawcie proszę łapkę w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, cześć!